Witamy serdecznie w kolejnym vlogu. Ja mam na imię Monika. Ja mam na imię Paweł. Jesteśmy małżeństwem mieszkającym od kilkunastu lat w Anglii. Zawsze lubiliśmy aktywnie spędzać czas. Lubiliśmy bardzo kempingować, jeździć pod namiot. A w Anglii jest to jeszcze bardziej rozpowszechnione, dlatego podoba nam się to jeszcze bardziej. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wybudować campervana. W poprzednim filmiku zorientowaliście się, że nie kupiliśmy vana. Nadal jeździmy i oglądamy. Jednak dzisiejszy filmik nie będzie na ten temat, bo byłoby to już nudne. Ceny używanych vanów niestety bardzo poszły do góry, ale nie poddajemy się, nadal szukamy. Mam nadzieję, że znajdziemy w końcu naszego vana, który będzie nadawał się do przeróbki. W międzyczasie chcielibyśmy się z Wami podzielić filmikami z naszych ostatnich wycieczek. Zapraszam Was na dzisiejszy filmik, który nakręciliśmy tego roku w maju. Na filmiku opowiadam Wam, gdzie się wybieramy. Niestety głos został zniekształcony, więc teraz Wam opowiem. Dziś wyruszamy do Walii. Walia jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Graniczy z Anglią na wschodzie, Morzem Irlandzkim na północy i zachodzie oraz Kanałem Bristolskim na południu. Walia ma ponad 2700 km linii brzegowej i jest w dużej mierze górzysta. Najwyższy szczyt Walii to Snowdon. Odwiedzimy również wyspę Anglesey, która jest połączona stałym lądem mostem wiszącym Menai oraz mostem Britannia. Udajemy się do Caravan Park, gdzie zamieszkamy w stacjonarnej przyczepie, którą udostępnił nam Pawła kolega z pracy. Spędzimy tu 5 kolejnych dni i pozwiedzamy okolice. Jest to jeden z dość popularnych przez Anglików sposób na spędzanie urlopu. Możemy zaobserwować tu starsze, jak i nowsze modele przyczep. Nasza ma około 20 lat, ale jest dość zadbana. Mamy w niej do dyspozycji dość przestronny salon. Jadalnie, niewielka, ale jest. W pełni wyposażoną kuchnię. Łazienkę z prysznicem, toaleta jest osobno. Sypialnię dla naszej córki. Sypialnię gościnną. Sypialnię małżeńską. Oraz bardzo przyjemny taras. Jest to farma przekształcona na caravan park, ale oprócz budzących nas co rano pawi, są jeszcze krowy pasące się na pobliskich łąkach. Nie ma tu atrakcji typu basen, bar czy restauracja. Jedynie ubogie huśtawki dla dzieci, których i tak prawie nie ma. Jest to raczej miejsce dla starszych osób, które w spokoju mogą poczytać książkę, siedząc na swoim tarasie lub pospacerować po okolicznych polach i pagórkach. W tle widzimy pasmo Snowdonii oraz jej najwyższy szczyt.
Westfalia ściśle dzieli swoją historię polityczną i społeczną z resztą Wielkiej Brytanii, a większość ludności mówi po angielsku jako pierwszym językiem, ale kraj zachował jednak odrębną tożsamość kulturową. Zarówno walijski, jak i angielski są językami urzędowymi. W Walii mieszka ponad 560 tysięcy osób posługujących się językiem walijskim, a językiem tym posługuje się większość ludności na północy i zachodzie. Znaleźć tu można wiele szlaków rowerowych, które zamierza odkryć mój mąż. Ja w tym czasie przygotuję przekąskę. Kroimy dowolne owoce, robimy sos, u mnie to truskawki, banan, daktyle i odrobina śmietany z nerkowców. Wszystko razem blendujemy i zalewamy owoce. Szybkie, treściwe i przede wszystkim pyszny, schładzający posiłek w te upalne dni. Kolejny dzień udajemy się do rezerwatu przyrody na wyspie Anglesey, ale po drodze mijamy miejscowość o najdłuższej nazwie, której oczywiście nie przeczytam. Znajduje się tu również sklepik z pamiątkami. Wtedy było zamknięte, bo to bardzo wcześnie rano, ale zazwyczaj są tu duże tłumy. Dojeżdżamy do rezerwatu, gdzie znajduje się spory parking i udajemy się na plażę, ale wybieramy trasę 7 km przez las. Napotykamy usypany stos muszelek w środku lasu. Nie wiemy, jak się tam znalazł i w jakim celu. Potem widzimy jeszcze kilka takich stosów, ale już bliżej plaży. Las jest przepiękny, taka cisza i spokój. 60 lat temu posadzono tu sosny korsykańskie, aby ustabilizować ruchome wydmy. Jest to jeden z nielicznych parków przyrody, w którym można jeszcze spotkać rudą wiewiórkę. W połowie lat 90. rude wiewiórki prawie zniknęły z lasu, ale zostały ponownie wprowadzone w 2004 roku z walijskiego zoo. Dochodzimy do plaży. Piasek jest bardzo drobny i miły. Udajemy się w kierunku latarni morskiej, umiejscowionej na wysepce Innes Landing. Niestety nie mogliśmy polatać za bardzo dronem, bo były jakieś obostrzenia. Szkoda, bo fajnie byłoby polatać nad latarnią.
Wysepka jest odcinana wodą od lądu przy każdym przypływie, czyli co około 12 godzin. Na wyspie Ynys Landwin znajdują się ruiny starożytnego kościoła poświęconego patronowi zakochanej w Walii. W języku walijskim Landwin oznacza kościół świętej Dwynwen, a z wyspą wiąże się historia świętej Dwynwen, która była córką króla z V wieku. Mówi się, że po nieszczęśliwej miłości ukryła się w Landwin i złożyła tu religijną klauzurę czystości. Z biegiem lat ta piękna wyspa stała się popularnym miejscem pielgrzymek, a dziś ludzie świętują Dzień Świętej Dwynwen 25 stycznia w całej Walii. Opuszczamy tę wyspę z przekonaniem, że kiedyś tu jeszcze wrócimy. To był po prostu cudowny dzień. I mam na imię Paweł, a to jest nasz kot Pepsi, którego nie widać, ale wszedł przez klapkę właśnie. Dzisiaj zapraszamy na film dla dorosłych.